Szczęść Boże, coś wam powiem. W ostatnich dniach dostawałem wiadomości, że ktoś się za mnie modli. A czytając dzisiejszy fragment z Ewangelii Jana, zastanawiam się, jak apostołowie przeżywali w swoich sercach, kiedy Jezus modlił się za nich. On robił to w ich obecności i głośno. Oni mieli świadomość wielkich spraw, do których ich Jezus wybrał i przeznaczył. Ale ta świadomość mogła wzbudzać w nich zarówno radość, jak i zdumienie, dumę i strach, szczęście i jednocześnie zakłopotanie. Przecież nie od razu dorośli do tego, o co nauczyciel dla nich prosił. Jednak przez ich wierność, a przede wszystkim dzięki łasce Bożego miłosierdzia, modlitwa Jezusowa została wysłuchana. Wielkim pragnieniem Jezusa, wyrażonym właśnie w tym kulminacyjnym momencie ostatniej wieczerzy, jest, żeby apostołowie stali się kontynuatorami jego kapłańskiej misji głoszenia Słowa Bożego i składania ofiary ze swojego życia. Jezus posyła ich i nas w świat i modli się, by ten świat nas nie wchłonął. Prosi Ojca, byśmy wytrwali w prawdzie. Różne możemy mieć wyobrażenia o tym, co może nas spotkać. Może te nasze wyobrażenia są jak sen. Śnimy często o tym, czego nie mamy, a co bardzo chcielibyśmy mieć. W ten sposób często przesypiamy nasze życie, myśląc dużo o tym, co jest nieosiągalne, nie widząc i nie ciesząc się tym, co już mamy tu i teraz. Tu ważne jest, żeby zerknąć w swoje serce, co w nim znajdziemy. Zapewne są jakieś pragnienia i marzenia, więc może warto przestać tylko marzyć, a czas żyć tym, co jest naszym pragnieniem, żeby nasze życie było szczęśliwe. Jezus dziś modli się o naszą wiarę w Boga, który jest dobrym Ojcem. Ale nie sposób nie zauważyć, że Bóg mówi dziś do ciebie i do mnie o swojej wierze w ciebie. Mówi dziś: wierzę, że mimo wszelkich cierpień spowodowanych przez innych, przez własną słabość, czy też nieumiejętność, lub takich przyczyn, które nie da się jednoznacznie wyjaśnić, wierzę, że wbrew temu wszystkiemu odkryjesz mnie jako twojego dobrego Ojca. Zwłaszcza dzisiaj, gdy jest Dzień Dziecka. Bóg trwoni dla nas łaskę, którą daje nam w swoim Słowie. Obdarza nas nią, byśmy byli nią umocnieni i opierali się nie na sobie, ale na Nim. Zgadzając się na Jego działanie w nas, zgadzamy się na to, czego jeszcze nie czujemy. Jesteśmy zaproszeni do świętości, a świętość to postawa miłości, a nie odczucie. Powiedz więc Bogu: dobry Ojcze, pozwalam Ci kochać mnie takim, jakim jestem. Daj mi łaskę trwania z Tobą w jedności.